Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 10 dzień listopada, piątek, zbliża nam się godzina 14, czas na przegląd rynkowy. Przeanalizujemy euro, dolara, DAXa i złoto. Może zacznijmy od DAXa, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze sporą wyprzedażą, spora korekta w tendencji wzrostowej. Spadki rozpoczęły się już we wtorek, tutaj przecena na około 130 punktów, natomiast później środa wyhamowanie. I czwartek, czyli wczoraj, bardzo silne spadki na około 200 punktów, czyli mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak mieliśmy to tutaj, gdzie były te silne świece D1 spadkowe. Natomiast no jak na razie, czy można mówić o zagrożeniu tej tendencji wzrostowej? Jak na razie myślę, że jest za wcześnie, natomiast korekta może nam się jeszcze wydłużyć gdzieś tutaj w te okolice, spadki mogą sięgnąć. Natomiast zejdźmy na niższy interwał czasowy. Ja tutaj wspominałem w poprzednich analizach wideo, czy też analizach tekstowych o układzie overbalance, który przez długi czas był broniony. Mianowicie to był ten układ, czyli tu mieliśmy dwie takie same korekty, później ta korekta była dalej broniona, nieco tutaj nawet nadbita, natomiast cały czas była ona broniona i tak też było również we wtorek. Wtorek, środa, to jest ten dzień lokalnej konsolidacji, gdzie reakcja popytu się pojawiła, ostatecznie układ został wybity, czyli teraz zgodnie z metodologią, dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, czyli 13340, no to korekta może nam się wydłużyć. Jeżeli wyjdziemy powyżej, to będzie to dobry sygnał na to, że wracamy do trendu wzrostowego. Natomiast jak to wyglądało na niższym interwale, to M30 widzimy, że pierwsza reakcja, druga, trzecia, czwarta reakcja ceny na około 60 punktów i dopiero przy piątym teście doszło do przebicia. Retestu niestety nie było, więc ciężko było się tutaj zahaczyć, jedynie pozycje oczekujące typu sell stop. Natomiast no pytanie, co teraz? Od tych kilku dni, dwóch, trzech dni mamy tendencję spadkową, także jak na razie może ona się jeszcze nam tutaj poszerzyć, tak? Te spadki jeszcze mogą być głębsze, więc gdzie ewentualnie szukać pozycji długich, tak żeby do tego trendu po korekcie się dołączyć, bo moim zdaniem jeszcze za wcześnie, żeby mówić o załamaniu całej tendencji wzrostowej, z jaką mamy do czynienia od końcówki sierpnia. Wejdę tutaj na interwał D1, Interwał D1, interesuje mnie to wsparcie jako takie wsparcie ostateczne, czyli zasada zmiany biegunów, ostatnie szczyty, które były również testowane po wybiciu, czyli tutaj w tym miejscu mieliśmy reakcję podaży, to jest w czerwcu, później po wybiciu górą kurs testował to miejsce kilka razy od dołu i tutaj pojawił się dość silny popyt, także dla mnie to jest to miejsce, gdzie będę szukał pozycji długich, oczywiście jeżeli kurs tam spadnie, więc to jest poziom, który na pewno będę rozgrywał zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, ponieważ jeżeli doszłoby do zanegowania, no to wtedy moglibyśmy mieć do czynienia z większą wyprzedażą, natomiast no jak na razie no nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne. Rynek musiałby najpierw spaść te ponad 250 punktów i wybić poziom, żeby mówić o odwróceniu. Jeżeli chodzi o interwał H4, tutaj nic więcej nie zaznaczymy, czyli mamy ten poziom 13340 i to wsparcie z D1, czyli okolice 12930, tak? Czyli tutaj mamy dopiero wsparcie. Wcześniej, czego można tutaj szukać, wejdę na interwał N30, czyli bardziej intradayowo. Dzisiaj tej dużej zmienności nie ma, natomiast ewentualnie gdyby doszło do pogłębienia dołków, to będę czekał na zniesienie 161,8%, które dość dobrze na niemieckim DAX-ie się sprawdza, czyli ewentualnie tutaj gdzieś będę próbował podkupywać te dołki, czyli to są okolice 13040. Jeżeli chodzi o opory, najbliższy opór, mamy tutaj ostatnie lokalne szczyty, więc po ich wybiciu można by również próbować na reteście jakichś pozycji długich, więc te strefy na DAX-ie jako intradayowo, a z perspektywy wyższego interwału, no to już mówiłem, 13340 i dopiero tutaj 12930. Przejdźmy do kolejnego instrumentu, euro-dolar. Euro-dolar, gdzie w zasadzie za dużo ostatnio się nie dzieje. Tutaj mamy interwał H4. Ważna strefa, strefa oporu.
wypada w tym miejscu, czyli od 16.70 do 1.17.00, czyli mamy strefę na około 30 pipsów, no i ona w tej chwili powinna stanowić opór, więc jeżeli rynek tutaj nam podejdzie, pojawią się sygnały podażowe, będzie to dobre miejsce, aby ze stop lossem powyżej 1.17 próbować pozycji krótkich i oczywiście drugi scenariusz, jeżeli dojdzie do wybicia górą poziomu 1.17, no to na reteście również z krótkim stop lossem, wtedy stop loss pod 1.16.70 będzie można prowadzić pozycji długich, więc tak wygląda sytuacja na eurodolarze. Tutaj na niższym interwale H1N30 raczej nic ciekawego nie widać, więc osobiście czekam na ten tutaj opór. Jeżeli chodzi o wsparcie, no wsparcie mamy przy ostatnich dołkach i zaznaczyłbym je w ten sposób, czyli biorę pod uwagę tutaj zarówno dołek z 27 października, jak i z 7 listopada, czyli dopóki rynek nie wybije się w jedną albo w drugą stronę, możemy pozostać tutaj w takiej konsolidacji. Także w pierwszej kolejności tutaj zwracam uwagę na ten opór 1.16.70, 1.17 bądź na wsparcie w okolicach 1.15.60, 1.15.70. I zobaczmy sobie na koniec jeszcze złoto. Złoto na interwale H4. Tutaj również w ostatnim czasie nie widać wyraźnego trendu. Natomiast warto zwrócić uwagę na współczynnik 61,8, który dość dobrze na złocie się sprawdza. I tutaj akurat wypada on w ciekawym miejscu, ponieważ mamy do czynienia tutaj z potwierdzeniem w postaci ostatnich szczytów. Czyli na złocie jeden z setupów, na który czekam, to jest podejście tutaj do tego poziomu i ewentualne pozycje krótkie, czyli okolice 1289, 1290. Tutaj jeżeli ten poziom zostanie zaksięgowany i na niższym interwale pojawi się reakcja podażowa, to spokojnie można tutaj skalpować do kolejnego zniesienia FIBO, czyli 50%, to jest około 5 dolarów, więc na złocie okolice 1290, kluczowe miejsce na dziś. Jeżeli tam nie podejdziemy, no to jeszcze w przyszłym tygodniu będzie to aktualne. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, no tutaj widzimy, że rynek podchodzi do góry, natomiast są również duże korekty. Rynek jest właściwie dość poszarpany w ostatnim czasie, więc nic innego tutaj ciekawego raczej nie widać. Można zrobić to samo, co w przypadku ruchu wzrostowego, czyli pomiar od dołka i tutaj również na zniesieniu 61,8 można szukać ewentualnej reakcji popytu, natomiast do tego poziomu jest dość daleko i raczej nie jest on osiągalny na dzisiejszą sesję, natomiast na przyszły tydzień jak najbardziej. Ok, z mojej strony to tyle, czekamy na poziomy i jeżeli będzie reakcja ceny, to wtedy podejmujemy decyzję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jeżeli chcesz, aby Twoje kolejne zlecenie zakończyło się na poziomie Take Profit, a nie Stop Loss, koniecznie subskrybuj nasz kanał na YouTube.